Dobry. Gdybyście słyszeli, co tu się działo przed. Słuchajcie. Życie jest piękne. Izajasz 41. Posłuchajcie. Aha, 41. Aha. Ja, Pan, Twój Bóg, ująłem Twą prawicę, mówiąc Ci, nie lękam się. I tak... Jakoś dzisiaj nie rozumiem. Mój mąż ma się głupawkę. Przyciska, włącza, wyłącza. Nigdy nie wiem w ogóle, czy... Mam nadzieję, że się teraz nagrywa. Jeszcze uwaga, raz. Uwaga, zaczynamy. Czytanie tak pierwsze. Ja, Pan... To jest crazy. Nie da się o tej godzinie w nocy zacząć, się nie da. Przestań, takie piękne słowa. Nie da się o tej nocy. Koncentrujemy się. Ja, Pan, Twój Bóg, ująłem tą prawicę. Naprawdę nie dam rady. Wiecie co, przeczytajcie sobie już mu w komentarz. Może tak zrobimy. Ja, Pan, Twój Bóg, ująłem Twą prawicę, mówiąc, nie lękaj się, przychodzę Ci z pomocą. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu, ja Cię wspomagam, mówi Pan, odkupicielem Twoim, świętym Izraela. Oto ja przemieniam Cię w mockarskie sanie nowe o podwójnym rzędzie zębów. Ty zmucisz i pokruszysz góry. Zamienisz pagórki w drobną sieczkę. Ty je przewiejesz, a wicher je porwie i trąba powietrzna rozmiecie. Ty natomiast rozradujesz się w Panu. Chlubić się będziesz świętym Izraela. Nędzni i biedni szukają wody, a jej nie ma. Ich język wysechł już z pragnienia. Ja, Pan, wysłucham ich, nie opuszczę ich ja, Bóg Izraela. Każe wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód pośrodku nizin. Zamienię pustynię w pojezierze, a wyschniętą ziemię w wodotryski. Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki. Rozkrzewię na pustkowy cyprysy, wiązy i bukszpan obok siebie. A żeby zobaczyli, poznali, rozważyli i pojęli wszyscy, że ręka Pańska to uczyniła, że święty Izraela tego dokonał. Amen. Amen, amen. To słowo Boże i Panie, bądź uwielbiony w tym słowie. Ono jest tak cudowne i przepiękne, to słowo. W ogóle to jest też taki fragment, który ja kilka razy w swoim życiu dostałam od Boga, czyli modliłam się o słowo, albo ja na mojej modlitwie dostałam, albo od kogoś. I tutaj po kolei Bóg mówi, jak bardzo troszczy się o każdego z nas. I to jest dalej ta wielkość i potęga Boga, którą przeżywamy w Izajaszu. Bo to jest Bóg potężny. Izajasz pokazuje Boga potężnego, Boga pełnego miłości, Boga tego, który troszczy się o ciebie. I dzisiaj, zobacz, Bóg bardzo osobiście mówi do każdego z nas. Ja, Pan, Twój Bóg, ująłem się, mówiąc Ci. Ja mówię do Ciebie dzisiaj. Ja dzisiaj mówię to do Ciebie, bo ja jestem Twoim Bogiem. I mówię Ci, nie lękaj się, przychodzę Ci z pomocą. I weź te słowa bardzo na poważnie do swojego życia, że dzisiaj, kiedy to słyszysz, czy kiedy to czytasz, Bóg mówi właśnie do Ciebie, ja przychodzę Ci z pomocą. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu, ja Ci wspomagam, ja przychodzę Ci wspomogą, Ci wspomagam. I my nie mamy być, wiecie, takie właśnie nieboraki, tak? Bo Bóg mówi, oto ja przemieniam Cię, oto ja przemieniam Cię w mockarskie sanie nowe, o podwójnym rzędzie zębów. Ty zmucisz i pokruszysz góry. Ty będziesz mieć siłę, potęgę i moc, która pochodzi ode mnie, która jest ze mnie. Ty się przeciwstawisz Twoim górom, Ty pokonasz góry, które są przed Tobą. Ja Cię do tego wyposażam i dalej Bóg jest cały czas taki właśnie pełen chwały i pełen mocy,
A dzisiaj to słowo pokazuje, że chce nam właśnie udzielać tę moc, że chce nas tak przemieniać, żebyśmy szli jak te mockarskie sanie, żebyśmy byli tymi, którzy idąc w mocy Bożej i w chwale Bożej, pokonywali te góry, żebyśmy nie myśleli o sobie z tym nieborakiem. Nieborakiem, bo ja codziennie czytam wasze komentarze. Nie na wszystkie odpisuję, albo bardzo rzadko odpisuję. Ale codziennie czytam i czasami mogę właśnie wyczytać taką postawę tego, jestem takim nieborakiem, jestem taki słaby, tak sobie bardzo nie radzę, ale to powiedz dzisiaj, to jest koniec. Pan przychodzi z przemianą do mojego życia. Koniec mojej słabości, koniec mojej niemocy, koniec tego, co mnie osłabia. Dzisiaj ja przyjmuję Bożą moc i Bożą chwałę i Bożą potęgę. I Bóg odpowiada na wszystko, zobaczcie, na każde, na pragnienie. Jeżeli masz jakieś pragnienie, Bóg odpowiada na to pragnienie. I też jest takie przepiękne tutaj, ja Pan wysłucham ich, nie opuszczę ich, ja Bóg Izraela. Każe wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód pośrodku nizin. Zamienię pustynię w pojezierze. Dzisiaj cały czas jest ta przemiana. Przemiana z tego, czego, co było umarłe, co jest puste, co jest niemocą. Bóg to przemienia i to się staje pojezierzem, staje się wodotryskiem, staje się napełnione, nasycone. Ja to kocham w Bogu i kocham to słowo jak właśnie i Bóg potrafi zrobić takie wielkie rzeczy. Na pustyni zasadzę i wymienione są te wszystkie drzewa. Na pustyni zasadzę. Robi to Bóg. Czyli jeżeli ja mam pustynię w moim życiu, to Bóg tam zasadzi życie. To Bóg tam wprowadzi życie. I kocham Izajasza, jak właśnie przekazuje nam słowo od Boga, że ja przemieniam twoje życie w krainę życia, w krainę kwitnącą, w krainę nasyconą. I dzisiaj to słowo też mnie prowadzi właśnie do moje serce, do tego, żeby właśnie się nasycać też tym słowem, że to słowo jest o mnie i to słowo jest o tobie, bracie i siostro. Amen. Amen. Słuchajcie, ja tak dołożę jeszcze świadectwo, bo w moim życiu nie zawsze tak było. I był taki czas, jak mieszkaliśmy jeszcze w Bytomiu, że ja nie wiedziałem, że, znaczy nie wierzyłem w to, że ja mogę się wzbić ponad to takie normalne życie codzienne, które było też trudne dla mnie. Wszystkie moje marzenia były takie niedostępne i dalekie. I między innymi też to słowo, nie powiem, że tylko to w ogóle słowo zaczęło mnie motywować i zobaczyłem, że taką drogą do wyjścia z tego niemożliwego jest postawienie sobie jakiegoś celu, oczywiście z Panem Bogiem wespół, ale jakiegoś celu, który jest większy ode mnie. Jakiegoś celu, który mnie przerasta. I pamiętam, że wtedy we mnie się zrodziło to, żebym mógł grać z tymi, nazwijmy to, wielkimi ludźmi, żebym mógł wyjechać i zarabiać tak muzyką takie no, lepsze, godniejsze pieniądze. No i Bóg wtedy dał nam to słowo, że mamy wyjechać do Ożarowa Mazowieckiego i tam się rozpoczyna. Oczywiście to nie jest łatwa droga. Ale potem się pojawia studio nagrań w Otwocku, potem no Bóg naprawdę zaczął tak wytrysnęło jak woda ze skały i zaczęła zalewać wszystko, albo to wytrysnęło, czy zajaśniało tak jak właśnie te rośliny przeróżne na tej pustyni, gdzie wcześniej wydawało mi się, że nie, na mnie się już więcej nie da zasadzić, a Bóg pokazał, możesz więcej, nie? Więc warto pójść za czym, co jest większe ode mnie, oczywiście z Panem Bogiem, i zobaczysz, jak Bóg ci to potwierdzi, to nie możesz na lęku poprzestać, tylko trzeba go przekroczyć i na pewno zobaczysz więcej. I ja tego doświadczyłem. Jestem już dzisiaj zmęczony, bo miałem bardzo obfity dzień. Dobra, ale już czytamy. Psalm 145. Tak. Pan jest łagodny i bardzo łaskawy. Będę cię wielbił, Boże mój Królu, i sławił twoje imię przez wszystkie wieki. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę, aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twojego Królestwa. Królestwo Twoje, Królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. Amen. Zobaczcie,
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, tak sławił imię Twoje przez wszystkie dni. Dlaczego? Bo Pan jest dobry dla wszystkich. Skoro dla mnie, skoro dla Sylwii, to i dla Ciebie, tak? Dla wszystkich. To jest powiedziane w Słowie. I teraz On jest do tego bardzo łagodny i do tego jest bardzo łaskawy. Łaskawy, to znaczy chce tej łaski swojej udzielać. I też w kontekście tego, co mówiłem, nie? Że jeżeli uwierzę, że On taki jest, to przynajmniej dla mnie to uwierzenie, że On jest łaskawy i uwierzenie w to, że On jest łagodny, zachęciło mnie do po prostu próbowania robienia czegoś większego ode mnie. I dzięki temu zacząłem to przeskakiwać, ale po prostu musiałem uwierzyć, że On taki jest. I mnie to bardzo dotyka w tym 9 wersecie, że jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Bóg mówi, nie ma wyjątku i Ty nie możesz być wyjątkiem. I wiecie co? I taka też mi myśl przyszła, bo ktoś powie dzisiaj, no dobra, ale ja dzisiaj, moje życie jest na wózku, ja dzisiaj nic nie mogę. Jesteś na wózku, nie możesz chodzić. Ale to jest kłamstwo, że nic nie możesz, bo coś możesz. Możesz o jakieś marzenie dzisiaj zawalczyć. I gdy zawalczysz o marzenie, które jest większe od Ciebie, z Bogiem, to potem prawdopodobnie zawalczysz o następne. I ja podejrzewam, że uwierzysz w tego Boga takim, jakim On naprawdę jest. A gdy w takiego Boga uwierzysz naprawdę, jakim On jest, bo Go takiego poznasz, to prawdopodobnie dojdziesz do tego punktu, o którym marzysz. No i potem jest, niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła. Czyli i Ty, który dzisiaj czujesz życie swoje jako porażkę, to niech Cię wielbią. Nie niech marudzą, niech nie narzekają, niech nie tylko błagają, ale niech Cię wielbią. Pokazać Bogu, że jest pierwszy i niech głoszą Twoją potęgę. Mimo, że dzisiaj ja jeszcze są obszary, w których dzisiaj jestem słaby, to powinienem głosić Bożą potęgę, bo On taki naprawdę jest. A prawdopodobnie to jest ta rzeczywistość, która zmieni. I Sylwia i ja mamy sfery, w których nie domagamy, w których jeszcze nie widzimy wielkiej mocy Bożej, nie? Ale wielbimy Go, bo On taki jest, bo On jest godzien tego, bo my to już wiemy, że On taki jest. Więc zachęcam Cię, bracie i siostro, żeby to królestwo, Jego królestwo było królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje panowania, żebyśmy tak żyli, żeby wszyscy inni chcieli swoje życie poddać pod Jego panowanie. Amen, aleluja. Aklamacja dzisiaj z Izajasza. Niebiosa spuśćcie sprawiedliwego jak rosę. Niech jak deszcz spłynie z obłoków. Niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela. No i my już tego w sumie doświadczamy. Tego, znaczy wszyscy, którzy weszliśmy w zbawienie, bo to jest owoce zbawienia, bo ja kiedyś w swoim życiu żyłam jakby tylko obok, żyłam informacją o tym, że Bóg jest Zbawicielem, ale i przechodziłam i pięknie, Wielki Post, miałam cudowne postanowienia i cudowne triduum poruszające aż do łez. I niedziela, i poniedziałek wielkanocny, i cała Wielkanoc, tak? Przepięknie. Liturgia jest przecudowna. Ale to cały czas było tylko właśnie takie coś, co się odbywało, jakiś obrzęd. Nie miało to wpływu na moje życie. Ja po prostu widziałam, no kolejna Wielkanoc, kolejna Wielkanoc, kolejna Wielkanoc, Wielki Post i Wielkanoc, tak? I tam próba zmiany, pokutowanie i tak dalej. Ale nie miało to na mnie w ogóle jakiegoś wpływu. I dopiero jak zaczęłam poznawać Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, słuchać o tym też od innych ludzi, którzy zaczęli mi mówić, że zbawienia można doświadczać, to mnie to tak bardzo poruszyło, że to, co zrobił Jezus Chrystus przez samo przyjście na świat, to, że stał się Zbawicielem i wypełnił plan Ojca, to ma to mieć wpływ na moje życie. Czyli ja muszę też wejść w to, co zrobił Jezus Chrystus i przyjąć owoce zbawienia do mojego życia. I to jest zupełnie moje życie nabrało innego wymiaru, zupełnie innego wymiaru. I to jest to, czego ja właśnie już doświadczam. Doświadczam tej rosy, doświadczam deszczu, doświadczam tego, że w moim życiu Bóg działa, że działa, ale to ja jakby musiałam przejść z wiedzy, z informacji, z wchodzenia w
w przeżywanie takie właśnie bardzo zewnętrzne tych świąt, musiałam wejść w relacje ze Zbawicielem, żeby poznać Zbawiciela, żeby poznać, czym jest też zbawienie dla mnie, osobiście dla mnie. I to słowo też zaprasza do tego, żeby właśnie pochylić się może nad tematem zbawienia, bo oczekujemy Zbawiciela. Teraz będą piękne świętowanie. Oczekujemy przyjścia Zbawiciela, czyli tego, który ma rozwiązanie, tego, który ma ratunek, który ma pomoc, który ma wsparcie, który ma zdrowie, który ma pokój, radość, który ma odmienić moje życie, ma być rosą dla mojego życia i deszczem. I to jest ten czas oczekiwania właśnie na przyjęcie Zbawiciela. No i życzę Ci, bracie, siostro, dokopania się do tego, żeby poznać Zbawiciela i poznać owoce zbawienia dla Twojego życia. Amen. Mateusz 11:11-15. Jezus powiedział do tłumu: zaprawdę powiadam wam, między zarodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i zdobywają je gwałtowni, ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. I chwała Tobie, Chryste. Słuchajcie, ta Ewangelia Mateuszowa, ona jest pisana głównie do Żydów i oni znają Pismo, oni znają Słowo, oni znają proroków. I Żydzi tak naprawdę oczekiwali, bo wiedzieli, że przed Mesjaszem, czyli przed Jezusem, ma jeszcze przyjść Eliasz. I oni oczekiwali Eliasza. Tak było w ich kulturze, tak uważali. No i Jan, Jezus mówi tak, no tutaj zobaczcie, jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Czyli już mi nie będzie następnego, o którym będziecie myśleli, że jest Eliasz. A druga rzecz, jeżeli on jest tym Eliaszem, tym nowym Eliaszem, no to znaczy, że Jezus już jest Jezusem, nie? A pamiętamy, że Żydzi nie przyjęli Jezusa, no więc tym samym też nie przyjęli Eliasza, który miał przyjść. I tu mówi, kto ma uszy, niechaj słucha. To mi się tak z Jeremiaszem kojarzy. Mają uszy, ale nie słyszą. Mają oczy, ale nie widzą, bo zatwardziało ich serce przez oczywiście grzech, nie? I teraz zobaczcie, na samym początku powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. I teraz zobaczcie następne zdanie. Czyli wywyższa Jana Chrzciciela, tego nowego Eliasza, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim, najmniejszy, większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i zdobywają je ludzie gwałtowni. Bóg pokazuje zupełnie inną świętość w rozumieniu Nowego Testamentu, zupełnie inne podejście. On jest tym człowiekiem przełomu Starego i wejścia do Nowego Testamentu, ale jest ostatnim prorokiem Starego Testamentu. A teraz pokazuje w Nowym Testamencie, i to powinno być zachętą dla każdego z nas, w Nowym Testamencie potrzeba tej postawy gwałtownika, tego, który się wdziera. A na czym polega wdzieranie się do Królestwa Bożego? Polega na braniu łaski. Powiem wam, to do mnie dzisiaj tak mocno dociera, mimo że to czytanie było parę razy, ale przez to, że ono jest takie krótkie, jakby tylko na tym się trzeba skupić i jest to zestawienie z Eliaszem, Janem Eliaszem, tak? Gwałtownik to jest ten, który on po prostu, no nie chcę powiedzieć, że kradnie, ale jakby kradnie łaskę, mówi, ja chcę. Gwałtownik mówi, nie, ja tam nie będę czekał, ja biorę, dzisiaj biorę. No więc bracie i siostro, co dzisiaj bierzesz? Czy dzisiaj jesteś gwałtownikiem? Czy dzisiaj bierzesz, czy dzisiaj wkradasz się do królestwa? Bo to królestwo i to wejście zapewnił nam Jezus Chrystus. Nie ty sam sobie. Ty tylko musisz wejść. Ty mówisz, ja wybieram dzisiaj. Nie będę czekał do jutra, bo nie wiem, co będzie jutro. Ale wybieram dzisiaj. I postawa gwałtownika jest dzisiaj. Gwałtownik Boży żyje zawsze dzisiaj, tu, teraz. Zresztą Bóg działa dzisiaj, tu, teraz. I wszystkie te czytania dzisiaj, które były wcześniej, są tu, teraz, dzisiaj. Bóg ma to dla ciebie. Bądź gwałtownikiem Pana. Amen. Panie, wielbię Cię i błogosławię. Oddaję Tobie chwałę, Panie. I dzisiaj w kontekście tego właśnie też słowa Ewangelii, Panie, ja chcę być tym, który się wdziera.
Ja chcę, Panie, od Ciebie odbierać. Ja dzisiaj nie patrzę na zmęczenie. Dzisiaj nie patrzę, Panie, na to wszystko, co się wydarzyło. Dzisiaj, Panie, patrzę na Ciebie. To słowo dzisiaj, Panie, uczy mnie patrzeć na Ciebie. Ja, Panie, chcę być gwałtownikiem. Chcę być tym, który skrada, Panie, zakrada się do Twojego Królestwa. Chcę być tym, Panie, który bierze worek łaski, Panie, i nie chcę nic z tego stracić, bo to wszystko jest dla mnie. Bądź błogosławiony, bądź uwielbiony i wywyższony. Ty jak deszcz, jak rosa, który nawadniasz, który zraszasz, który ochładzasz, który umacniasz, który podnosisz. Bądź, Panie, błogosławiony, wywyższony i uwielbiony. Chwała Tobie, Jezu, i cześć. Chwała i cześć. Wszelka chwała i wszelka cześć. Błogosławię Cię, mój Panie i mój Zbawicielu. Chwała Tobie. I dziękuję Ci, Panie, że właśnie mogę żyć w Nowym Testamencie, że mogę być, Panie, już spadkobiercą tego wszystkiego, co Ty zrobiłeś, Panie, i mogę według tego żyć. Nie muszę tego oczekiwać, ale mogę to przyjmować i stosować w swoim życiu. Chwała Ci, Panie. Moim Zbawicielem, chwała Ci. Ja widzę bóle serca, związane jedne z chorobą wieńcową, drugie też z migotaniem przedsionków i przerostem jakiejś komory. Więc wierzę, że Bóg uzdrawia kilka osób właśnie z tym. Chwała Ci, Panie. Bierzcie wszyscy, bierzcie gwałtownikiem, do kogo to jest, bierz, to jest moje. Ja to biorę. Chwała Ci, Panie. Jest osoba, która jest uzależniona od grania w karty. I Bóg dzisiaj przychodzi z taką wolnością do Ciebie, uwalnia Cię od tego nałogu, od tego hazardu. Też Pan Bóg dzisiaj komuś zabiera palenie tytoniu, tak całkowicie i radykalnie. Uchwyć się, weź to, dziękuję Ci, Panie, za to, że to robisz. I też Pan Bóg u kogoś, kto się już nawrócił, ty już 3 lata chodzisz z Panem Bogiem. Pierwszy raz Panu Bogu ta osoba słyszała 5 lat temu, ale w Twoim życiu było dużo marihuany, też jakieś tam inne tabletki próbowałeś brać, takie dopalacze. Pan Bóg dzisiaj usuwa skutki tego, bo brakowało Ci tego, że te skutki cały czas Ci przeszkadzają w życiu, w rozwoju, tak samo w modlitwie. Bóg dzisiaj i w pracy, Bóg dzisiaj przychodzi i Cię uwalnia. Chwała Ci, Panie. Też ktoś się bardzo zastanawia, jak rozwiązać wilgoć w swoim domu. No i Pan Bóg dzisiaj da Ci rozwiązanie. Amen. Amen. Jeszcze widzę chorą skórę między palcami u nóg, tak zwana grzybica. Pan Bóg też komuś dzisiaj to leczy. Chwała Ci, Panie. I też u mężczyzny jakiegoś leczy dzisiaj bezpłodność. Chwała Ci, Panie. I chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Bożego pięknego dnia, kochani. Do zobaczenia. Pięknego. A dzisiaj jest zakończenie seminarium w Kępnie. I powstaje nowa wspólnota, tak. No. Amen, aleluja. To też się módlcie za nich, żeby pięknie szli drogą Bożą i pomnażali wszelkie dobro w świecie. Wpierw w sobie. Amen. Pa. Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,